Pierwsza gra o lekkoatletyce na PS1. Bardzo krótka, bo do ukończenia w około 30 minut. Grafika? Niezła. Udźwiękowienie? Ubogie. Sterowanie typowe dla tego typu gier, czyli klikanie jak najszybciej dwóch przycisków i czasem naciśnięcie trzeciego na finał. 11 dyscyplin sportowych, w których możemy się mierzyć nawet do 4 osób. Oto International Track and Field od Konami. Co, czekacie na coś jeszcze? Właśnie wam opowiedziałem całą grę. Chcecie więcej? Okej, postaram się trochę bardziej to rozwinąć. Jak mówiłem, jest to pierwsza taka gra na PS1, gdzie mamy 11 dyscyplin lekkoatletycznych. Mamy tutaj sprint na 100 metrów oraz 100 metrów biegu przez płotki, skok w dal i trójskok, skoki wzwyż i otyczce, rzut młotem, dyskiem i oszczepem, pchnięcie kulą i pływanie 100 metrów stylem dowolnym. Każda z tych dyscyplin działa bardzo podobnie. Trzeba na początku jak najszybciej na zmianę klikać dwa przyciski i trzeci tylko wtedy, kiedy zawodnik musi wykonać jakiś specjalny manewr. Dlatego najprostszymi dyscyplinami są te, gdzie musimy tylko klikać, jak biegi, skoki czy pływanie. Najtrudniejszymi, jak dla mnie, są rzuty, gdyż poza klikaniem musimy zwracać uwagę na kursor kierunkowy i kąt rzutu. Gra wcale nie jest trudna, a przede wszystkim nie jest długa, bo ja, chcąc nagrać materiał do tej recenzji, skończyłem ją w 30 minut, a uwierzcie mi, można ją ukończyć nawet i w 20. Wszystko dlatego, że naszym celem jest zakwalifikowanie się we wszystkich dyscyplinach i uzbieranie jak największej ilości punktów, żeby na końcu zobaczyć trzech zawodników na podium i ostatniego, który płacze na murawie. Zauważyłem również, że jak się w trakcie głównych zawodów ustali rekord świata, to w menu głównym pojawi się opcja replay, gdzie możemy sobie obejrzeć powtórkę naszych osiągnięć. No i tyle, serio, nic dodać, nic ująć. Gra moim zdaniem bardziej skupia się na współzawodnictwie między nami, graczami, a nie pojedynkami z komputerem. Jak dla mnie, granie w tę grę solo nie wzbudza takich emocji, jakbyśmy grali z kolegami. Graficznie gra też nie szpeci, bo oczy nie bolą ani nie krwawią. Mimo wszystko dzisiaj ta gra się broni, ale tylko w przypadku, jak chcemy ją wykorzystać do grania ze znajomymi na popijawie. Zgodnie z informacjami zawartymi w encyklopedii PSX to... Do dzisiaj gra ta pozostaje ulubioną rozrywką miłośników sportu. Zawiera bowiem w sobie wiele dyscyplin, których daremnie by szukać na półkach z grami. Jest to bowiem symulator igrzysk olimpijskich. I znajduje się w nim niemal cała lekka atletyka, a nawet pływanie. Pomimo nie najlepszej grafiki, gra posiada ogromną grywalność. Ocena 9 na 10. Dziękuję wam bardzo za uwagę i do zobaczenia w następnej recenzji. Jak chcecie, to możecie zostawić łapkę w górę oraz dać suba i tego dzwoneczka. No i zostawcie jeszcze komentarz, w którym możecie napisać, czy lubicie tego rodzaju gry. To tyle. Miłego dnia wam życzę i bądźcie silni. Who will be the number one in the world? First attempt. The distance was 53.52 meters. Second attempt.